Siemanko wszystkim, z tej strony Drakej i powracamy do mojego zagrania z gry Prototype. I zaraz padnie mi telefon, więc może podłączę go w pierwszą ładowarkę, tak żeby nie zrzucić całego komputera z biurka najlepiej, nie? No tak, to jest jak ja sięgam po ładowarkę, nie? Dobra, okej, podłączone. I śmigamy do misji głównej, do naszego tajemniczego kontaktu i zapewne przez jego pośrednictwo będziemy kontynuować walkę z tą substancją, którą zalewają teraz ulicę, czyli właśnie z Blood Toxem, który ma na nas nie do końca fajny wpływ, i startujemy misję. W ogóle jaki ma sens zostawianie telefonu pod budką, skoro i tak już tutaj podszedł, to mógłby gadać przez budkę po prostu, nie? Drive it out into the light. Without your help, that machine won't get within a mile of Times Square. Okej, teraz mamy przeciwny cel do poprzedniego. Musimy pomóc w rozprzestrzenianiu Blood Tox, tak mi się przynajmniej wydaje. Ponieważ, czekajcie, niech się wszystko z tego ustabilizuje. Bo jeszcze nie jestem pewien. Dokładnie. If they can pump enough of that toxin into the ground, then they might be able to flush out the infection, drive it to the street and fight it. Dokładnie, tak. Musimy w tym razem pomóc w rozpowszechnianiu się tego. I jaki to ma cel, pytacie? Cel ma taki, że iż pod ziemią nie zaszkodzi nam, ale za to może oczyścić teren i oczyścić to miasto. Czyli jednak Alex nie do końca ma w dupie los ludzi, skoro chce pomagać tego typu przedsięwzięciu. Ja wpierw musimy zdobyć odpowiednio ubranko i się tym zająć. Dobra, tutaj mamy sobie... shit my life. Ej, strzelać od cywilów, kretyni, nie? Żeby nie było. Dobra. No, chodź tu. Generalnie wiecie, można by tutaj gadać, jaka moc jest najlepsza właśnie na tych super soldierów, nie? Ale tutaj wystarczą po prostu kontry. Wystarczą kontry, to... to niszczy system. Dobra, generalnie zrobimy to po prostu na pałę. Mianowicie... Whip Fist, pancerzyk i śmigamy potem tego pana. Musimy się oddać i go spożyć. Dobra, chodź tu. Dobra, mamy informację. Nie, nie, tutaj nie chodziło o informację tym razem. Chodziło o upoważnienia. Teraz jako ten strażnik, którego ewidentnie wszyscy nie widzieli, jak go... O, shit, biegnie tu. Biegnie tu, biegnie tu, biegnie tu. Którzy ewidentnie widzieli, że go pożeramy. Teraz jako ten strażnik właśnie ruszymy całą operację. Staramy się unikać super soldierów, bo oni wykrywają nas bardzo szybko. Dobra. Startujemy to gówno. Okay, people, get your shit together and move out. Let's get this thing to Times Square now. Dobra. Musimy z tym lecieć na Times Square, bo tam najwidoczniej ktoś wykrył, że choroba jest najmocniejsza, albo wręcz przeciwnie, najsłabsza. Dobra, bierzemy to. Ha, Jezu, numery, nie? Mówcie mi Kapitan Ameryka. Dobra, spadamy stąd. Najwidoczniej czołg w jakimś stopniu zabezpiecza nas przed wykrywaniem ze strony super soldierów. Fajna sprawa. Dobra. Jezu, nie musicie strzelać do wszystkiego, przecież to nie zagrozi nam, sorry. Tak, po prostu bez naszej pomocy maszyneria do pompowania nie dotarłaby do Times Square. A to jest nasz cel definitywnie. What the hell was that? Tak ewidentnie, głos jakiegoś czarnego wojskowego, nie? Żaden problem. Au! No dalej, come on. Jeźdźcie, jeźdźcie.
Generalnie czekajcie, zobaczmy jak... O, super, znowu to samo. Zobaczmy jak to wygląda z perspektywy mapy. Dobra, my jesteśmy tu, a Times Square jest tu. Dla Alexa to by była chwila. Tym czołgiem będziemy tam mieć wieczność. Czy ja to niszczyć, czy po prostu mam to olać? Dobra, olejmy to. O, skubany, myślałem, że chce chwycić mój czołg. Ale nie wiem, czy mogę to zrobić. Wiem, że mogę chwytać samochody, ale nie wiem, czy czołgi. Bo to chyba czołg, tak? To jest czołg, to nie jest transporter opancerzony. Dzięki, że mi strzelacie, patałachy. Naprawdę mogliby w tym kurwa radio zamontować. Chociaż jakby tam było radio, to nie leciałaby w nim copyrightowana muzyka i tak musiałbym je wyciszyć od tej gry. Więc bez sensu. Póki co idzie aż za spokojnie jak na moje. No dobra, dalej, 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 jechane. Okej, okay, under attack. Czas na akcję. Idź. Idź. O nie! Nasz samochodzik zaatakowany. Najwidoczniej zaraza wie, że tam jest przewożony Bloodtox, no i w jakiś sposób chce to zniszczyć. Ale ewentualnie Green to jej po prostu im to nakazuje. Bądź co, bądź Green jest jakby bardziej sprzężona z zarazą. Niby to my ją wywołaliśmy, albo wywołał ją ktokolwiek uwolnił wirusa na Alexa. Ale... Najwidoczniej Green ma moc, by nią sterować, czy coś takiego. Nie do końca wiem, jak mam to wyjaśnić. Wiecie, generalnie pierwsze moje dwa przejścia gry, bo tutaj przychodzę grę to już chyba czwarte albo piąty raz. Moje dwa pierwsze przejścia gry byłem święcie przekonany, że właśnie to Green wywołała tą zarazę, a nie Alex, bo wiecie, zupełnie przypadkowo Huntery i tak dalej zaczęły pojawiać się w momencie, kiedy... Po tym, jak uwolniliśmy Green. Ale wychodzi na to, że nie, że to wirus, który jest w Alexie, jest powodem tego wszystkiego, a Green tylko to wykorzystuje, tak jakby. I tutaj w sumie nie do końca wiem, jak wyjaśnić to, że ona może tym sterować. A Alex za to nie może w żaden sposób sterować tą zarazem, tylko wirusem w sobie, tak jakby. Więc znaczy, to o ile Alexa może nazwać jeszcze Alexem. Bo nagle egzystencja Alexa stała się bardzo filozoficznie niepewna. O Jezu Chryste. O Jezu, podskoczyłem, widzieliście to? Prawie jak w Mario Karcie. Dobra. A, spadnę, spadnę, obróć, 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 Alex, obróć. Dalej. Bo mi moje autko z medykamentami zabiją. Dalej, jechane panowie. Jesteśmy w Central Parku, już prawie połowa drogi. O, dobra, mamy tempo teraz. Kurde, znowu atakują, serio. W sumie to dobrze, bo wolę walczyć tutaj z tymi hydrami, aniżeli po prostu sobie jechać. Ej, ty autko wypierdalaj mi z drogi w ogóle. Dobrze, spokojnie, Jezu Chryste, nie panikuj. No już, widzicie? No i ci kretyni też strzelają po tym autku, jakby nie patrzeć, nie? Jezu, odkorkować tą drogę. No to dosłownie prawdziwa jazda w Nowym Jorku. Nie, żebym kiedykolwiek był w Nowym Jorku albo jeździł po Nowym Jorku, bo nawet nie mam prawa jazdy, ale wiecie. Tak właśnie sobie to wyobrażam. Wszystko zakorkowane. Czołgi na ulicach, w ogóle. No dobra, już chyba niedaleko.
podpowiada intuicja i to, że widzę na mapie, że jesteśmy już przy Times Square. To takie charakterystyczne zgięcie. O Jezu, jeszcze więcej. Teraz, kiedy jesteśmy u celu, już mogli sobie odpuścić, nie? Ludzie z drogi, przecież ewidentnie tylko ja tutaj strzelam, więc przecież nic nie... Dajcie spokój. Dobra, okej. Jedno załatwione. Dwie załatwione. Trzy załatwione. Czwartą chyba załatwili oni sami. Okej, jesteśmy gotowi do rozłożenia tego całego mechanizmu. Mam nadzieję, że tym już się nie będę zajmować. Znaczy, tak naprawdę pamiętam, że tym się po prostu nie będę zajmować. Okej. Jest i przepompownia. I tutaj od razu jakby startujemy główną misję stąd. Ponieważ teraz będziemy musieli tego bronić, bo zaraza nie będzie chciała, żebyśmy wstrzykiwali truciznę antyzarazową do podziemi miasta. To mamy znajdźkę, mamy kolejną znajdźkę. O, super, jeszcze bonus dostałem, widzicie? Dobra, super, zajebiście. Lecimy generalnie, oczywiście misję tutaj eventową zrobić, bo czemu to nie? O, 50, świetnie, jest bonus. Na co mnie teraz jeszcze będzie stać? Upgrade, fajna sprawa. Critical mass best. Może regenerację powiększmy. Przyda się. Na pewno się przyda. Moce. Dobra, muscle mass mi się nie przyda. Tego już raczej nie kupię do samego końca gry. 30 tysięcy, 34 tysiące zostały. Devastator. Smash. Air combo. Palsam. Palsam też wyewoluuje chyba w... Czekajcie. W Devastator. No właśnie. Dobrze pamiętałem. Dobra. To odłożymy teraz na Devastator. Dobra. Zmieni się w Alexa. Naszą standardową skórkę. Pyk. Sorry. I co mam zrobić? Okej, zabić znowu drużynę scientistów. W sensie... O jest, mam tylko minutę na to. W sensie drużyna naukowców. A hektar spory do przebiegnięcia, więc no, zobaczymy jak to pójdzie. Spróbujemy tarczę. To nie jest tarcza. To jest tarcza. Aktywujemy też Whip Fista. Zabijemy tego pana. Obalał informację. Russell Lee. Spoko. No tak. Okej, czyli Elizabeth Green nie została zarażona tak po prostu chorobą. Ona... O Jezu, biegłem w tą stronę. Ona była obiektem testów. Prawdopodobnie Blackwatch albo ich wczesny odpowiednik na niej eksperymentował. Chodź. Okej, najwidoczniej czas miałem tylko ograniczony do dojścia do nich. Potem mogłem już sobie... Super, nie zdążyłem zblokować. Dobra, ale się udało. 3x3, 4x4, bonusik będzie. Elegancka robota, profesjonalnie. O, właśnie! I w tym momencie mamy dodatkową scenkę. Pochłonęliśmy wszystkich naukowców Blackwatch. Lokacja K
Karen Parker została ujawniona. Idź do celu zaznaczonego na mapie. I to jest tak zwana dodatkowa cutscenka. Czyli nie musieliśmy wypełniać wszystkich, jak widać. I w tym momencie ja prawdopodobnie już sobie to oleję, tak mi się wydaje. Bo już mnie chyba to nie interesuje, bo chyba generalnie chciałem wam tylko pokazać właśnie tą konkretną scenkę. Po prostu, wiecie co? To może być fajne do oglądania, ale... wiecie, może, ale nie musi w ten sposób. Po prostu, nie wiem. Niby nikt nie narzekał, ale na dobrą sprawę też mi się tego do końca nie chce robić, bo cały czas w sumie robimy trzy rzeczy do kupy. Pochłaniamy cele, zabijamy naukowców, a teraz żebyśmy tego nie robili, bo zabiliśmy wszystkich, i infiltrujemy bazy. A u zarażonych jedyne co robimy na dobrą sprawę, to po prostu niszczymy ich gniazda, więc nie wiem, czy to ma w sumie sens, a tak naprawdę to zależało mi w sumie, żeby pokazał tą scenkę. Która będzie, jak tylko dojdę do celu, który jest oczywiście hektar ode mnie, bo jakby kurwa inaczej, nie? O! Sieć intryg. O, super, bu! Zjadło mi pana. Ta scenka nie jest długa, ale moim zdaniem jest dosyć satysfakcjonująca. Tak, daje taki jakby, nie wiem, fajny jakby klimat, nie wiem. Troszeczkę o charakterze Alexa tutaj mówi, powiedzmy. Wiecie, bo po prostu Karen w momencie, kiedy zdradziła nas, to pewnie musiała dostać ochronę 24 na dobę i super kryjówkę, nie? No bo jednak, no cóż, zadarła z najbardziej, z najsilniejszym prawdopodobnie człowiekiem na ziemi, więc no sorry, nie? Okej, wchodzimy do budynku. I patrzcie i cieszcie się nią, tą kascenką w sensie. We've been compromised. Mercer knows you're on the payroll. We're evacuating. Oh, Jesus. O, Mercer dowiedział się, gdzie jesteśmy. Uciekajmy. He'll kill me. O nie, już tu jest. On mnie zabije i w ogóle te teksty. On tu jest. Jest w budynku. I know. Wiem. Widzicie, na dobrą sprawę nawet nie było pokazane, co Mercer z nią zrobi. Znaczy wiadomo, że po prostu rozerwał ją na strzępy i pochłonął, prawdopodobnie. Zobaczmy. Zmieni się w nią? Nie. Czyli pewnie nie pochłonął, po prostu ją zabił i tyle. I to mniej więcej tyle. Mówię, krótka, aczkolwiek moim zdaniem satysfakcjonująca taka scenka, nie? Po prostu, wiecie o co chodzi. No. Czy warta tej całej roboty? Może nie, ale... po prostu. To też jakaś tam fabuła jednak, nie? O, proszę. Jeszcze sieć intryg. Ale czy mógłbyś wyskoczyć z tego... No właśnie, dziękuję. Nie, a, widzicie, on jest mój. Sorry, zombiaki. Starsi mają pierwszeństwo. O, znowu to samo? Dziwne. Roll up the damn sleeves for you. What were you injecting him with? And when was this? That was the summer of 1963. Damn it if I know what it was. All I know is I didn't want it injected into me. Wow, oko, hardkorowo. Generalnie ludzie w Hope w dalszym ciągu właśnie tam, wiadomo, oni tam niby mieli być placówką testów czy coś takiego, mieli być projektem tam, wiadomo, tam na wypadek zagrożenia nuklearnego, czyli właśnie szczepili ich i tak dalej, właśnie na to zagrożenie, i po prostu ludzie sami podwijali rękawy do szczepienia, bo cieszyli się, że pomagają i w razie czego będą bezpieczni. A człowiek zapytany, co im wszczepiali, powiedział, że nie ma zielonego pojęcia, ale na pewno nie chciałby, żeby w niego ktoś to wszczepił. Więc generalnie Blackwatch tutaj ładnie się pogrywało. Znaczy dobra, to na dobrą sprawę bardziej Gentek pogrywał. Prawdopodobnie generalnie Gentek wywołał to całe Idaho, a potem utracił nad nim kontrolę i wtedy powołano Blackwatch. Tak przynajmniej to jest takie moje jakby, moja teoria. Tak mi się przynajmniej wydaje, dobra. Ruszamy z tą misją.
Okay. Let's see what we can shake loose. Okej, okay, i wpompowujemy to gówno w ziemię. No i musimy chronić naszą przepompownię. Whoa. We have seismic activity in your area. Large scale stuff. Looks like you got their attention. Stand by. Tactical says there's no hives, nothing nearby. They must be coming from subsurface. Coś nas chodzi. I nadeszło. Dobra, musimy tego bronić. Dobra, definitywnie łatwiej będzie mi to bronić w skórze Alexa. Czekajcie. O, to pancerz będzie bardziej na miejscu. O, z jakiegoś powodu póki co nas nie atakują, fajnie. Pasuje mi ten luz. Proszę, pieprznięcie. Pieprznięcie. No, łatwo powiedzieć, nie? Widzę, że generalnie znaleźliśmy sobie wspólnego wroga, bo ewidentnie wojsko Blackwatch mnie nie atakuje. Pozwalałem mi zabijać mechanów bez problemu. Ach, goddammit, serio. O, mam cię, jeszcze cię pochłonę. To ułatwi sprawę. Teraz tutaj. Tutaj nie ma żadnego problemu. Bum! Sorry. Jeszcze tylko ten gościu. A, precz. I pożeramy cię do strony. O nie, zauważyli w końcu. God damn it. Dobra, tutaj musimy po prostu... Keep the pump operational. That's the only thing you need to do. Out. O, widzicie, dostaję rozkaz od kogoś z góry, że... jedyną ich funkcją w tym momencie jest trzymanie tego. Sprawianie, żeby pompa dalej robiła. Pracowała w sensie. Innymi rzeczami mam się nie przejmować, czyli po prostu my w tym momencie jesteśmy neutralni dla nich. Jako, że nie zagrażamy pompie w sensie. Aha, randomowy karabin, nieważne. Ach, goddammit. Tak, generalnie jakby co, my po pierwsze będziemy przy pomocy Blastoxu będziemy mogli uleczyć przynajmniej część zarazy, a po drugie być może jeśli zaczniemy nagle wbijać jakieś lekarstwo w ziemię, to może nawet zaszczyci nas swoją obecnością nikt inny jak właśnie Elizabeth Green, wiecie. W końcu ona jakby ma biznes z tym wszystkim, tworzymy sobie Leader Huntera, dawno go nie widzieliśmy, ale to już nieistotne, uleczenie na full. I... wow! Dobra, kolejni. No już. Bum! Sorry. Dobrze, żaden z tych kolców nie trafił... kolców, przepraszam. Nie trafił w pompę. To był problem. O, super, więcej co? Au! Nie, 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 spieprzaj, spieprzaj, spieprzaj. Gicie! Temacki. Tego miśka chciał mnie tak wchłonąć, bo on mnie tutaj leczy na full, jak go wchłaniam, nie? O, krwawi, krwawi. Tak, krwawi znaczy, że może umrzeć. Jak może umrzeć, to znaczy go zabije. Świetnie. Czy to wszystko?
We are moving additional forces to your location. Be aware. Check fire on inbound friendlies. A super, z Black Watch przyszło więcej boja i już szaleją, co? Widzę, że pan super żołnierz, widzę. A co to dla nas? O, dobra, okej. Priorytety znowu się zmieniły. Najwidoczniej nasz tajemniczy pan ze słuchawki tutaj troszeczkę ma władzę w Black Watch, jakby nie patrzeć. Bo cofa wojska. Cofa wojska z naszej osoby. Raczej wątpię, żeby jakiś randomowy żołdak tutaj wydawał rozkazy, żeby nie ruszać Alexa Mercera, wroga publicznego numer 1 i tak dalej. Wow. Wow, 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 zapomniałem chronić tego. Przydałoby się troszeczkę papu. Au, boli. Ej, ty! Ty, odsuń się od pompy. O, odsunął się od pompy. No, jest generalnie ciężko, nie? Żeby nie było. Jakby mógł wchłonąć tego Huntera, to na pewno użyłbym Devastatora i zniszczył wszystko dookoła, ale wiecie... A, szybko! Dobra, mamy go. Nie! Cholera, właśnie miałem użyć Devastatora. Ach, dobra, ciekawe gdzie był checkpoint. Ta misja nie jest lekka, definitywnie. Dobra, checkpoint. Wczytuj się, gro. Okej, okay, gdzie mnie wywaliło? Co teraz się będzie działo? Tutaj syf jest popowany do środka. Dobra, czas... O, super. Czas se podjeść. Nice, dobra, fajny damage. Dobra, generalnie właśnie to cięcie z powietrza jest prawdopodobnie najsilniejszym ciosem w grze, tutaj nie ma nawet porównania. Tak, takie przynajmniej ja zawsze wrażenie odnosiłem. Dobra, chodź tu. Sorry, jest mój. Smacznego dla mnie. Spoko, spoko. Mam to. Mam to! O, jeszcze żyjesz. To ostrze zadaje więcej damage'a niż Devastator, no serio, a przynajmniej tym gościom oczywiście. Dobra, jest mój. Zostają tylko hydry. Te jebane hydry. Shit. Ale ma taką śmieszną mackę, taki język, jak mnie nie zauważyliście to. Zniemy skurwę syna. O, no, jeszcze tylko troszkę. Panowie, jak wam idzie z tamtym, bo ja już to prawie ogarnąłem. Ładnie, dobra, wykrwawione. Au, dostęp betonem, serio. Ale beton. Generalnie, kiedy mamy pancerz, nie możemy się też turlać. To jest troszeczkę do dupy. Wiecie, poświęcamy całą naszą zręczność na, po prostu na obronę, na defens mocny. Dobra. Wciągamy troszeczkę wirusa. Znowu walka z żołnierzami? Nie. Okej, okay, to było proste. Znaczy, może proste, w cudzysłowie. I teraz wydarzy się coś. Elizabeth? What is she? Tak, oto i walka z Elizabeth Green. Nareszcie. I tak, Elizabeth Green jest źródłem zarazy i wygląda aktualnie w ten sposób. I
generalnie ta walka, a teraz ona może nie będzie jakoś super ciężka, ale przejście tego na hardzie to jest po prostu potwór. Przejście tej walki na hardzie jest niemalże niemożliwe. Znaczy, no nie, no jest to możliwe, wiadomo, wielu osób się udało, ale po prostu pod względem samego poziomu trudności, pod względem damage'a, który ona może nam zadać, pod względem chaotyczności niestety systemu walki, ta walka jest po prostu potworna. Dobra, na szczęście gra daje nam tutaj dużo darmowych posiłków. Wiecie, o co chodzi. Niestety gra też spawni nieskończoną liczbę hunterów. A dobrze wiecie, jakie mam podejście do walk z nieskończonym spawnem podstawowych przeciwników tylko po to, żeby walka była trudniejsza. To jest strasznie denne, moim zdaniem. Dobra. Musimy niszczyć te dwie podpory. Czy w sumie trzy. W sumie trzy. Które ma na dole Elizabeth Green. Wtedy jakby ten główny kokon się wypieprzy i będziemy mogli atakować ją samą. Aczkolwiek to nie jest łatwe, bo ona cały czas napierdala wszystkim dosłownie. Jak widać zresztą. Dobra. Najlepiej jest udać się za róg, gdzie jej projectile nas nie trafią. I tutaj albo posilić się hunterem, bo hunter jest dobry na wszystko. Albo po prostu wpieprzyć mnóstwo zombie. Bo zombie też nie są złe, nie? Właśnie. Na szczęście gra ma tutaj dosyć dużą tolerancję na nasze właśnie odchodzenie od Elizabeth Green, ponieważ jeśli odejdziemy za daleko, to niestety będzie game over. Coś tam, że opuściliśmy pole walki, whatever, czy inny bullshit. Ale na tyle, żeby się tam w miarę bezpiecznie uleczyć, możemy odejść. Właśnie to musimy wykorzystać. Ja pierdolę. Sterowanie w tej walce jest okropne, bo musimy mieć to namierzone, bo inaczej nie trafimy w to, co chcemy. Elizabeth może nas trafić swoimi pociskami wszędzie. Nieważne pod jakim kątem strzela, nieważne pod jakim kątem nie stoimy. Na przykład ja w tym momencie podszedłem do niej w pełni uleczony i nie zadaje mi ani troszeczkę damage'a. Ona ma się tę technikę, która jakby troszeczkę jakby fryzuje, znaczy nie jestem pewien, czy jest celowe slow-mo, czy bardziej po prostu gra nie wyrabia i się fryzuje. Ale ta technika jest wyjątkowo mocna, taka fala uderzeniowa leci, jak to dotknie, to jest bardzo niewesoło. Świetnie, świetnie. No chodź tu, kurwa mać, no nareszcie. Pochłaniam gnoja. Pociski mają charakter bardzo samocelujący. Tego huntera będę chciał zabić definitywnie. Znaczy i tak się odrodzą, ale wiecie, posilę się nim, nie? Oczywiście teraz wpadłem w kombosa, więc już z niego nie wyjdę. Chodź tu. Pożeram gnoja. Generalnie na tą konkretną walkę zbierałem te wszystkie upgrade'y zdrowia, regeneracji i tak dalej. Na tą jedną konkretną walkę. Widzieliśmy kopniakiem. Druga podpórka zajebana. Wstaje tylko podpórka główna. O nie, będzie fala. Biegnij, Alex, biegnij. Ona się będzie się powinna rozpiścić sama właśnie. Dobra, okej. Okay. I teraz Elizabeth się obali. A my będziemy mogli wklepać jej troszeczkę damage'a. Przy czym dosłownie troszeczkę, bo jej grzbiet jest jakby nieoteksturowany. Nie wiem, czy zauważyliście. Nic więcej nas nie obchodzi, jebiemy po prostu Elizabeth, nie? Zadajemy jak najwięcej damage'a. Okej, okay, super. 4-5 takich rundek i będzie pozamiatana. Oczywiście ona co turę będzie przyzywać nowych hunterów, bo czemu by nie? Wiadomo, hunter. My używamy dewastatora, niszczymy wszystko na raz. Super. Checkpoint, ok, dobra. Druga faza walki. Tym razem wojsko wkracza na imprezę. Nie, żeby cokolwiek oni tutaj dali, czy coś. Okej, ona odpaliła falę uderzeniową. Generalnie, jeśli
się uda, to warto jest zrobić coś takiego, że podejść mniej więcej w to miejsce i użyć właśnie Devastatora, ale koniecznie tego z kolcami, ponieważ ten z mackami nie zadaje jej damage'a. Znaczy ten z kolcami najwidoczniej też nie, aczkolwiek wiem, że czasem to działa. Czasem udawało mi się to zrobić. Au, au, au. Nie, dosłownie po prostu wiecie, nagroda Nobla dla tego, kto powie mi, co się tutaj dzieje, nie? Bo ja widzę syf, wybuchy, Alex leci, Alex odlatuje, wybuchy, krew, pociski, ale żadnych konkretnych informacji. Dobra, oddalamy się. Cześć. Wojsk jest naszym najmniejszym zmartwieniem, nie przejmujemy się nimi w ogóle. Wojsko co najwyżej, można ich uznać za dodatkową pomoc. Nie za przeszkodę, bo oni też oczywiście napieprzają Elizabeth Green. Stąd robię ciekawe, czy mógłbym trzeba przejąć ten helikopter. Chodź tu. Może to coś da. Chociaż wątpię. Nigdy nie walczyłem z nią przy pomocy helikoptera. Bo nie pieprzymy się, najcięższa artyleria od razu. To jest dobre, bo zadajemy damage bezpośrednio jej, a nie jej jakby tym właśnie podpórką. Dobra, coś tam zadałem, jakiś damage. Spoko. Come on! Jezu Chryste! Jezu Chryste, co się tutaj dzieje? Nie mogę się turlać, nie mogę kurwa nic zrobić, nie? Bo nie. A bez pancerza już po prostu nie żyję. To jest smutny fakt. Chłaniaj, Alex, chłaniaj. Dobra. Ona pluje skałami w ogóle, randomowo. Taką moc też najwidoczniej ma. Dziwne zielone kulki. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Dalej nie mam pojęcia, co się dzieje. Czy ja na pewno zawsze walczyłem z nią ostrzem? Może na przykład Whip Fist będzie lepszy, wiecie? Coś na dystans. No generalnie Alex mógłby się odtagować od niej, nie? Bo zaraz pójdzie o właśnie fala. Chodź tu. O, super mi to wyszło. Dobra, na walkę z nimi montuję ostrze. Chodź tu. Papu time. Czy mógłby pista? Zobaczymy, jak będzie to działać po prostu. O to mi chodzi tylko, nie? O, dobra, jakiś tam damage wchodzi. Dobra, po prostu ją wydziabiemy w ten sposób. Mać w ten sposób, bo innego sposobu dosłownie nie widzę. Dobra, leci fala i własny Devastator. Ta walka to jest po prostu, to jest absolutna porażka, to jest... Nie wiem, czy jest gorsza od walki z Supreme Hunterem, ale na pewno jest gorsza od wielu walk, które miałem przyjemność stoczyć w grach. Dobra, okej. Ostrze, bo silniejsze. Od razu, jakby ktoś pytał, to Devastatory tutaj niewiele dają w przypadku rdzenia Elizabeth. Okej, połowa życia poszła. Nieźle. Dobra, myślę, że Whip Fist zostaje definitywnie lepszą perspektywą walki z Mochoślu, chyba się. Nie! Shit, serio? Nie, kurwa, nie to, dobra, miał. Nie, no kurde, Alex, come on, no, ja cię błagam, wypieprz mi tego trupa stąd. No. Dobra, oczyszczamy atmosferę. O, to jest, zadałem fajny damage na początek, udało mi się to, o, przyznaję, o nie. Biegnij, Alex!
A raczej leć, daszuj, cokolwiek robisz. Byle być blisko tego ścierwa. Dobra, nie trafiłem, niedobrze. Znaczy jest celowi, mi się cały czas coś zmienia. Super. O Jezu, to jest tak strasznie słaba walka. Szkoda, bo jest jedną z najważniejszych walk w tej grze, tak jakby nie patrzeć pod względem fabularnym, nie? I pod względem rozgrywki w sumie też, nie? Ale no... jest po prostu tak miernie zrobiona. Dobra. Pierwsza podpórka załatwiona. O, pójdzie fala. Super, jej! Dostałem... no... idź, Alex, idź! Dobra, udało się uniknąć. Dostałem jakimś syfem od Huntera i przytulałem się do tyłu. Boom. Ach, nie. Rełko, fajnie. Był gruby, więc dużo mi żarty dostarczył. I ostatni cios w główną podpórkę. O Jezu, jakie to jest mierne. Aż się Aleksowi tekstura ręki wyciągnęła. Wii. Czy tutaj w ogóle ktokolwiek robi jakikolwiek damage poza mną? Jeszcze na początku miałem wrażenie, że Blackwatch cokolwiek tutaj daje, ale teraz już przestałem mieć tę nadzieję. Dobra, okej. Okay. Przestań mnie atakować, Hunterze. Teraz nie mam czasu się z tym bawić. Hunter, nie kurwa teraz! Mam ograniczony czas na oczywiście oklepanie i ryja, nie? No, super. Kolejna rundka powinna być teoretycznie ostatnią. Dobra. Ja se podjem. O nie, nie o to chodziło. Lecimy. Jej, ale pizło. Dosłownie kto wstawił do tej gry i chociaż przez sekundę uznał, że będzie fajne. No dosłownie kto? Pokażcie mi tego człowieka. I powiedział, o, to będzie jeden z ważniejszych postów w grze. Niech Alex Mercer bije się z... nie mam pojęcia, jak nazwać tą formę nawet. Z, nie wiem, wątrobą wystającą z ziemi. O, jednak wygląda wątroba. Specjalistą nie jestem. I niech po prostu cała walka polega na okładaniu jej cały czas tymi samymi atakami i unikaniu jej później. Niech na tym to wszystko polega. Bo to ma, wiadomo, taki straszny sens, nie? Chodź tu, Jezu Chryste. Nie, ja go chciałem zjeść. Boom. Dobra, rąbimy fajera. No serio, Blackwatch? Zabieracie mi jedzenie prosto spod ryja, dosłownie. Teraz to jest jednego z waszych. Nic mi się nie dało. Nie. Jezu Chryste, Alex, nie przyciąga się do hunterów. Nie możesz chwytać hunterów. No, udało się. Może nawet trafię. Dołku nie trafię. A, trafiłem jednak, patrzcie. Tak, ten Devastator z kolcami działa generalnie. Macki nie działałem, jak już mówiłem. Ała. Dziwne zielone kulki. Dobra. O nie. Goddammit.
Szybko, wstawaj, Alex, Alex, dawaj, 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 Alex, dalej, 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 dalej. Tak, o czym warto wspomnieć, ta walka nie ma prawie, że w ogóle checkpointów. Jeśli zginiemy, no to mamy kurwa problem po prostu. Dobra, spadamy za róg. Potrzebuję, wiecie, chwilę dla siebie. I dla czasu na najedzenie się. Chodź tu. Dobra. Jest papu, jest impreza. No i jeszcze raz. Okej. Okay. I została ostatnia podpórka. I teraz ostrzy time. I dobra, kończymy sukę. I co jest coś dla mnie maksymalnym mindfuckiem? Pokonując Elizabeth Green, ale z nią oczywiście wchłonie, nie dostaniemy żadnych mocy. To jest totalna bzdura moim zdaniem. Cześć. Green. Mercy. I czemu tym finisherem? To mogło być takie wspaniałe. Ale nie, oczywiście zwykły finisher, wiadomo, musi być. Mamy, wiadomo, wspomniana właśnie z Hope w Idaho. I poród. Okej. Klatkę. Dziwnie. Product placement, Panasonic w tle. This is Red Crown Command, code black in progress. This ain't good. There is only one reason for Blackwatch to pull out of Manhattan. They're gonna purge the entire island. No właśnie, tak. I teraz dochodzimy do momentu zwrotnego, albowiem skoro... no cóż, Blackwatch zaczynał się wycofać. A co to może znaczyć? Odpalają bombardowanie. Przestaje ogarniać sytuację i rząd nacisnął czerwony guzik. What's the situation? Colonel Taggart is ordering a general retreat. I gave no such command. Get me a... Get on board, sir. I'm moving Blackwatch command to the Reagan and taking her out to sea. Find Taggart. Bring him to me. I can only give you 4 hours. Then it's out of my hands. Hehehe, gra słowna. Tak. Ciekawy filter, prawda? Już go kiedyś jakby widzieliśmy. Tak, najwidoczniej właśnie bombardowanie dzieje się poza jurysdykcją Blackwatch, ponieważ ktoś o nazwisku Taggart podjął decyzję za admirała, znaczy za generała. On zaś starał się sprawę uspokoić, jednak raczej nie ma... Green, General Peter Randall, Hope, Idaho. I gotta get to the people to know the secret of the place. And Randall, you just made the top of my list. Okej, dobra. Rozwijmy Alexa tradycyjnie. I będziemy mogli kończyć odcinek. Właśnie samolot leci nad moim domem, co zapewne słyszycie. Dostaliśmy cannonball. Generalnie, tak jak już parokrotnie mówiłem, jakichś super ciekawych umiejętności to już po prostu nie ma. Survivability. A, dobra, wiem co chciałem. Chciałem ten coin Devastator. Tak, żebym go po prostu mógł wam pokazać. To gdzie on kurwa był? Nie tu. Nie tu. A, tu, dobra. Critical Mass Devastator. Spoko. Możemy kupić powierzchowną wersję znanych już nam Devastatorów. Nie ma problemu. W sumie bez różnicy. Dobra. I tutaj sobie zakończymy generalnie. Ile nam misji zostało? 3, 4? Do końca? Może jak dzisiaj siądę, to gotów nagram to do końca. Tak, zostały nam 3 misje. 28 na 31. Przy czym ostatnia misja to jest tylko i wyłącznie walka z bossem, więc no cóż, to nie będzie już długo trwało. Okej, tak więc tyle ode mnie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach mojego Zagrajmy z gry Prototype. Trzymajcie się cieplutko i na razie.